Jest to ogromny zaszczyt, na pewno ogromne wyróżnienie dla dyscypliny, którą reprezentuję, czyli dla wioślarstwa, które na popularności ulega takim dyscyplinom tutaj w Bydgoszczy, ulega takim dyscyplinom jak żużel, piłka nożna, czy nawet lekka atletyka. Spodziewał się pan, że będzie jednak w tej trójce? Ja śledziłem, w ostatnim okresie śledziłem ranking kibiców, ilość oddanych głosów. Podkreślam, że w ostatnim okresie, ponieważ wcześniej nie bardzo miałem na to czas, trudy codziennego życia, trójka dzieci zobowiązują. Także spodziewałem się, że będę wysoko, natomiast że drugie miejsce też, ale nie spodziewałem się, że Tomasz Galop wygra. Tak, przychodzą wspomnienia oczywiście z aren sportowych, ponieważ ten plebiscyt jest ściśle związany ze sportem. No, mam nadzieję, że te wspomnienia będą się jeszcze powielały i że jeszcze będzie co wspominać. Mam tu na myśli przyszłych kilka lat, kiedy to zamierzam bardzo mocno wziąć się do pracy i mam nadzieję, że powiedzie mi się zrobienie kwalifikacji do igrzysk w Londynie i walka o medale. Tak, w wioślarstwie, szczególnie na zachodzie, jest to dość popularne, że zawodnicy po zdobyciu medalu na igrzyskach olimpijskich robią sobie rok, dwa lata przerwy. Oczywiście cały czas trenując, tak jak to jest w moim przypadku. Ja nie leżałem bykiem, tylko cały czas trenowałem, przygotowywałem się i startowałem do Mistrzostw Polski, zdobywałem tytuły Mistrza Polski. Także wracając, na zachodzie jest to bardzo często praktykowane. U nas w kraju jest z tym gorzej, ponieważ nie ma takich, zawodnicy nie mają takich warunków finansowych, żeby sobie odpoczywać. Po prostu generalnie sportowców w naszej dyscyplinie nie stać na to. Ja też na szczęście zapewniłem sobie stypendium klubowe, startując w Mistrzostwach Polski, natomiast teraz nie mam stypendium kadrowego. No, liczę na to, że to w szybkim czasie się zmieni.